Od jakiegoś czasu wspólnie z Monitorem Szczecińskim, ale też i z Bramą Grodzką Teatr NN w Lublinie kontynuuje te swoje nagrania, ten swój kanał na YouTubie Otwarta Brama. Ukazał się w Lublinie w tej chwili specjalne wydanie takiego czasopisma Para, właściwie gazety, która była wydawana przez cały rok na setną rocznicę niepodległości Polski. Tomek Pietrasiewicz, twórca Bramy Grodzkiej Teatru NN, zainicjował projekt, do którego zaprosił kilkadziesiąt osób, ażeby pisać, odbijając się od Lublina, o międzywojennej Polsce i o jej sukcesach, o tym, co było dobre od architektury, literatury, relacji społecznych, żebyśmy nie mieli taki stereotyp Polski przedwojennej, który uformowali nam komuniści. I teraz ukazał się specjalny numer poświęcony Julii Hartwig, jednej z największych dam polskiej poezji, która urodziła się w Lublinie, chodziła do szkoły średniej, zresztą do tej samej klasy, co Anna Kamieńska czy Anna Langfus. I w Lublinie powstał taki zaułek Hartwigów, dlatego że cała rodzina Hartwigów była związana z Lublinem. Drugą najbardziej znaną postacią jest brat, a może nawet i bardziej czasami znaną od Julii Hartwig, jest Edward Hartwig, jeden z najwybitniejszych polskich fotografików. Tutaj również znajdują się jego zdjęcia. Dlaczego to tak ważne, żebyśmy poznawali własne historie, własne korzenie? Byśmy widzieli, że nie wzięliśmy się znikąd. Nie przyszliśmy nagle, tylko że mamy jakąś tradycję historyczną, intelektualną, duchową i właśnie ta para, bo to chodziło o to, że ta Polska przed wojną była pod parą, czyli pod pewnym ciśnieniem, ta para nam pozwala spojrzeć na różnych ludzi, na różne wydarzenia z okresu międzywojennego, ale w takim odbiciu do współczesności. Dlatego mówię o tym, bo o tej rodzinie Hartwigów, zresztą bardzo ładnie na pierwszej stronie zatytułowano Chwile szczęśliwe. Obyśmy potrafili w tej naszej historii czy polityce historycznej nie tylko mówili o żołnierzach wyklętych, nie tylko o tragedii, ale też o wielkich sukcesach, czy takich jak była Gdynia, czy takich jak był ten okręg przemysłowy, ale i o wielu innych sytuacjach, a Lublin międzywojenny też ku temu zmierzał.